Niedoczynność tarczycy jest chorobą cywilizacyjną. Co trzecia, czwarta pacjentka, ale również i mężczyźni chorują na niedoczynność. Generalnie niedoczynność jak najbardziej jest przyczyną otyłości. Co charakterystyczną przy niedoczynności jest to, że nic się nie dzieje z naszą wagą i nagle zaczynamy tyć. Nasz przyrost masy jest zbyt szybki w stosunku na przykład do tego, co jemy. Natomiast zanim zrzucimy to na niedoczynność tarczycy, sprawdźmy, czy nie mamy innych objawów typu wypadania włosów, suchości skóry, senności, zmienności nastroju, stanów depresyjnych. Jeżeli coś takiego się nasila, jak najbardziej możemy podejrzewać niedoczynność tarczycy. Natomiast możemy to generalnie sprawdzić tylko wtedy, kiedy zrobimy podstawowe badania, czyli zrobimy tak zwany hormon TSH, FT3, FT4, czyli tyroksyna trójjodotyronina, tak? Zrobimy przeciwciała tarczycowe, ATPG, czyli sprawdzimy, czy nie mamy stanu zapalnego tarczycy, czy nie pojawiły się potencjalne wole Hashimoto. Jeżeli przeciwciała są w bardzo wysokich granicach, niestety będziemy tyły. Jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy, starajmy się unikać siarkocyjanów. To są produkty, które jak gdyby powodują, hamują jak gdyby dostęp jodu do tarczycy. To są z reguły brokuły, to jest kapusta, to jest gorczyca. Tutaj trzeba uważać bardzo, dlatego że gorczyca jest dodawana jako substytut do wielu produktów proszkowanych, tak, jako potencjalny konserwant. Trzeba uważać również na soję. Na przykład, gdzie kobiety w okresie menopauzy na przykład tą soję bardzo często jedzą. Generalnie, jeżeli chodzi o jedzenie ogólnie, powinniśmy dostarczać dużo białka, dużo jeść ryb tłustych, dlatego że one są bogate w jod. Natomiast niestety nie mamy tak dużej ilości produktów, czy roślinnych, czy zwierzęcych, zawartych, gdzie jest duża zawartość jodu, żeby uzupełniać ten jod bez używania leków. To jest taka zasada, że nie powinniśmy solić, ale sól jest bogata w jod, więc generalnie tam, gdzie możemy w miarę rozsądku dodać tą sól jodowaną, jak najbardziej dostarczajmy. Jod z wody jest bardzo dobrze przyswajalny, natomiast pijmy jak najwięcej tej wody, wody i jeszcze raz wody. Możemy również pić soki owocowe, soki warzywne, bo one mają witaminy i składniki mineralne, które również są potrzebne do funkcjonowania tarczycy. Tarczyca jest jak gdyby narządem napędowym. Ona jest odpowiedzialna za układ pokarmowy, układ rozrodczy, układ nerwowy.